przeczytajmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Wspólna modlitwa. Stańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Witają za zakonami z wielkiej radości. To wszystko w związku z narodzeniem Chrystusa Pana. Ale moi drodzy, nie możemy ograniczać to do tradycji tych naszych świąt. Nie można. Zwyciężajcie. Życzę sukcesów i zwycięstw. Ale równocześnie w tym życzeniu mówię Wam, pilnujcie się, ażeby krytyka Kościoła, ażeby, moi drodzy, pieniądze, ażeby komercja, ażeby wygodnictwo duchowe, lenistwo religijne nie osłabiły waszej wiary w Boga. Życzę Wam, niech ten Pan Bóg będzie w waszej codzienności, w rodzinie i tutaj na wojsku. Kiedy się męczycie, kiedy się trudzicie, niech ten będzie Pan Bóg na tarki hokejowej i na wojsku sportowym. Niech będzie ten Pan Bóg z Wami w każdej codzienności, a nie tylko jak ślub. Proszę Księdza, ślub. Proszę Księdza, chrzest. Proszę Księdza, pierwsza komunia. Proszę Księdza, moi drodzy, nie tylko wtedy, jak do Boga, to do Boga. Nie tylko wtedy, jak nieszczęście i kontuzja, ale niech ten Pan Bóg będzie z Wami, tak jak powiedziałem, w każdej codzienności. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Niektórzy zagraniczni zastanawiają się, co z tym opłatkiem zrobić. To tak podzielić się jak chlebem swoim bliskim i złożyć życzenia. Pytają się tutaj ci, gdzie są cofrający, jak to mają zrobić. A więc mogę się do kolegi powiedzieć, połam się ze mną i życzyć mu wszystkiego najlepszego. Oddawali swe ukłony Bogu, to mi serca ochotne, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Thank you.
Pan sobie, swoim podopiecznym i kibicom życzy? Kibicom dużo radości z naszej gry, aby ich więcej przychodziło, tak minimalnie tak jak na ostatnim meczu ze Sanokiem. Oczywiście my będziemy wszystko robić, aby byli wygrane mecze, a nieprzegrane. Zawodnikom dużo zdrowia, bo bez tego se nie da grać. Sobie tak samo, bo to jest uważam najważniejsze, a później jak jest zdrowie a warunki, to wszystko się łączy razem, a są te ogólne, wspólne sukcesy nasze. Droga tylko i wyłącznie. Zdrowie, tak? Aha. A reszta przyjdzie sama.